Jugoslavia! Witamy w kolejny poranek. Belgrad. Powoli przygotowujemy się do wyjazdu. Następny etap Budapeszt. Tutaj znajduje się największy sklep z odzieżą używaną i sprzętem typu militaria. Otwarty o 9, też jeszcze zamknięty. Przejedziemy się przez miasto, może się zatrzymamy, zobaczymy co jest. I walimy na Węgry. Paliwo w Serbii 150 dinarów za litr, benzyny 9,5. Serbowie sobie liczą 1 euro 100 dinarów. Można sobie przeliczyć, bez problemu można płacić kartą w sklepach za produkty. Pogoda poranku nie wróży nic dobrego, ale zobaczymy jak będzie. Dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego nie zostajemy dłużej w jednym miejscu, nie chodzimy po miastach, nie pokazujemy, nie opowiadamy, dlatego że nie jest to wycieczka turystyczna, krajoznawcza. O tych miastach możecie poczytać sobie w Wikipedii. Jest to mały test dla auta i dla nas na dłuższą wyprawę, którą przygotowujemy. Jak wszystko przebiega tutaj, będzie można sprawdzić na nowej trasie. No i stoimy na granicy z Węgrami. Kolejka okropna. Tu już widać, koledzy chodzą i zraszają. Tu, ale przynajmniej pytają. Tu przynajmniej pytają o umycie. I tylko Niemców. Oczywiście tylko Niemców, no jak. Out.
see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and try. Po jakiejś godzinie przejechaliśmy serbską stronę, teraz czekamy na wjazd na Węgry. Widać bardzo dużo Niemców, bardzo dużo Niemców, Holendrów i Szwedów wraca po wakacjach do domu, wiadomo skąd. Takie szczotowaliska. No są takie. Po dwóch godzinach kontroli, oczekiwaniu i kontroli, przeczepaniu bagażów na granicy węgierskiej. Jesteśmy na Węgrzech. Dwie godziny stania z Bośnią. I kontrola wszystkiego. Papierosy, woda. No niestety, to była ostatnia kontrola graniczna. Na szczęście jest Schengen. Winiety na granicy z Serbią, 15 euro na 7 dni na Węgry. Wygląda nasz pokój. Proszę.
O 19 jeszcze miało nikogo nie być. Mieliśmy dać jakiemuś gościowi 20 euro zastawą za klucz. Nikogo tam takiego nie było. 30 euro to kosztuje pokój. Mieliśmy mieć dwa łóżka, pokój dwuosobowy. Też nikogo w recepcji nie było. Byliśmy za 15:07. No i co nam pozostało? No, zająć pierwszy, lepszy, a jesteśmy na pierwszym piętrze. Są tylko trzy pokoje. Jest dla VIP-ów trzyosobowy. Zajęliśmy sobie pokój trzyosobowy. Zaraz wam pokażę z zewnątrz, jak to wygląda. Mamy pin do drzwi, dostaliśmy mailem. Jutro ktoś będzie pewnie o godzinie 7 rano. To wtedy będziemy się rozliczać, ale już nie będzie zestawu. Klucz był w drzwiach, także nie ma źle, tak to wygląda. Jesteśmy w centrum Budapesztu. Zen House. Tak nazywa się miejscowa. Tak wygląda nasza uliczka wieczorem. Wymyślili sobie płatność 60 eurocentów za godzinę. Od godziny 18 za darmo byliśmy po 18, także wpakowaliśmy się tu komuś pod okno. Jest ok. Nie jesteśmy daleko od centrum, więc zaraz zajrzymy. Na granicy spędziliśmy 2 godziny czepanie auta. Szukali fajek, widzieliśmy auto przed nami. Gość z Niemiec szedł z 2 kartonami fajek do kosza. Nawet sprawdzali jedną paczkę, którą mieliśmy przy sobie. Była otwarta, było pół paczki, także nie było problemu. Pytał się o napoje wyskokowe. Czy jest rakija, czy jest alkohol. Powiedzieliśmy, że tylko 2 wina. Legalne ze sklepu. O, Węgrzy ostro podchodzą do tego. No i jakoś się udało, po 2 godzinach stania, a następnie prawie godzinę w korku w samym Budapeszcie, żeby przejechać 10 km miasta. No ale tak już jest. Fajna autostrada z Belgradu do granicy, 170 km. Następnie autostradą prosto do Budapesztu od granicy. A w Budapeszcie jak zwykle full. Nie wymieniliśmy kasy. Płaciliśmy na stacji benzynowej kartą. Benzyna 5,15 na polskie. Przejdziemy się zobaczyć, co tam słychać. A jeszcze idziemy coś zjeść. Jutro ruszamy w stronę Zakopanego. Z Zakopanego nie idziemy na Katowice, skoczymy jeszcze raz przez Słowację, mamy wykupione winiety. Winieta słowacka na e-znamce, na aplikacji 10 euro 10 dni. Na granicy serbsko-węgierskiej winieta 7-dniowa na Węgry 15 euro. Budapeszt nocą. Idziemy szukać jakichś jeszcze otwartych lokali o tej godzinie. Idziemy zobaczyć, jak oświetlony jest. Co? Parlament. Tak oświetlony parlament.
Pierwszy most Małgorzaty. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj wszystko pozamykane. Tu nic kompletnie po tej stronie nie ma. I zielono, idziemy. Nagrywam was. O proszę, a tu już się coś dzieje.